Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia tego muzeum, które widzicie Państwo za mną. Jest to bardzo duże muzeum techniki, które prezentuje dorobek największej inwestycji przemysłowej okresu międzywojennego, która zresztą w późniejszych czasach była kontynuowana w ramach rozwoju wielu zakładów przemysłowych. Możecie tutaj Państwo zobaczyć bardzo wiele zabytków techniki i przemysłu związanych nie tylko z poszczególnymi zakładami Centralnego Okręgu Przemysłowego, ale również z poszczególnymi branżami gospodarki, które w ramach COP-u rozwijały się. Jest to m.in. energetyka, jest to m.in. hutnictwo. Możecie Państwo zobaczyć nawet salę z odtworzoną przestrzenią pracowni warsztatów. Serdecznie zapraszamy Państwa do Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, w którym prezentujemy różne branże gospodarki i przemysłu. Są tutaj poruszane oczywiście tematy nie tylko poszczególnych zakładów przemysłowych, ale także prowadzonych w ramach COP szerokich inwestycji, takich jak transport, komunikacja, szeroko pojęta energetyka. Oczywiście w ramach wystawy stałej poruszamy również fenomen Centralnego Okręgu Przemysłowego, jakim był rozwój przemysłu lotniczego. Na wystawie możecie Państwo zobaczyć m.in. replikę słynnego samolotu PZL Łoś, produkowanego w Mielcu w skali 1:4. Możecie Państwo zobaczyć silnik Walter Major, produkowany m.in. w zakładach rzeszowskich na licencji czechosłowackiej. I kilka innych eksponatów związanych z lotnictwem. Ekspozycję można zwiedzać praktycznie przez cały tydzień, oprócz soboty. Jeżeli chodzi o informacje, to serdecznie zapraszamy zarówno naszą stronę internetową muzeum.cop.pl, jak i fanpage facebookowy Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Także serdecznie zapraszamy do odwiedzenia. Wspomniałem oczywiście o zabytkach, natomiast nasza wystawa stała jest wystawą bardzo nowoczesną, w ramach której są dostępne liczne stanowiska interaktywne oraz jednocześnie można obejrzeć bardzo wiele ciekawych filmów oraz prezentacji, które prezentują różne kwestie związane właśnie z podejmowanym na wystawie tematem.